Zachęcamy serdecznie wspólnie. Bieganie pomaga, ja to chciałam potwierdzić, ponieważ my jako firma podchodzimy do zdrowia holistycznie. Zaczynamy od żywienia, bo jesteśmy firmą spożywczą, więc mamy do tego wszelkie, że tak powiem, wiadomości, żeby szerzyć. Natomiast myślimy o tym bardzo szeroko i właśnie dlatego tu dzisiaj jestem. Dlatego, że przyszedł taki czas, że od tego żywienia przeszliśmy do regularnej aktywności fizycznej. Dzisiaj o niej było bardzo dużo i my razem z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki organizujemy program Lekkoatletyka dla każdego i wspieramy regularne treningi dzieci. W tej chwili tak co roku trenuje z nami ponad 20 tysięcy dzieci regularnie. I muszę się podzielić, ponieważ dokładnie rok temu zrobiliśmy wśród rodziców dzieci, które i trenują z nami w programu, ale też rodziców po prostu dzieci, które nie trenują i które raczej nie mają takiej aktywności regularnej, badanie. Było to badanie, które pokazywało, jak sobie dzieci radzą z COVID-em, jak sobie dzieci radziły z COVID-em. I tu chcę potwierdzić, że naprawdę ta regularna aktywność fizyczna, to co pani tutaj Agnieszka już mówiła dzisiaj, to, że trzeba wstać, że trzeba iść na trening, że jakoś jest człowiek, ma tą motywację, bardzo dobrze pomogło. I rodzice dzieci, które trenują regularnie, właśnie to potwierdziły. One były mniej apatyczne, one sobie lepiej poradziły, one osiągają i to jest naprawdę wynik potwierdzony naukowo, lepsze wyniki w nauce. Więc tutaj ta regularna aktywność fizyczna bardzo pomaga. Natomiast to, co obserwowaliśmy podczas COVID-u i właściwie od początku, że to też ma wpływ na naszych pracowników, dlatego na początku uruchomiliśmy ogromny program Dbamy o kondycję psychiczną. Jakby taki kolejny krok. Najpierw dla pracowników i też nam będzie miło gościć panią Agnieszkę i panią Anię u nas, ponieważ 10 października jest Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego i właśnie robimy ogromne webinarium dla naszych pracowników o tym, żeby porozmawiać o depresji, o tym, żeby porozmawiać o zdrowiu psychicznym, ale też to był taki impuls do takiego kroku, żeby znaleźć partnera, żeby pójść na zewnątrz i żeby pomóc, no głównie dzieciom i się na tych dzieciach skupiamy. Więc dlatego jestem tu dzisiaj, dlatego mi jest bardzo miło, być w lasach, dlatego, że uważam również, że aktywność fizyczna w tej zieleni, ten kolor zielony, który nas otacza, nam wszystkim może pomóc, więc dlatego bardzo mi jest miło, że możemy tu być, że możemy wesprzeć i mam nadzieję na współpracę w przyszłości.